Witam Was bardzo serdecznie w 43. odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam dobrze i wszystko u Was w porządku. Zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, pragnę dać ostrzeżenie. Ta sprawa porusza temat przemocy psychicznej oraz fizycznej, wykorzystywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Jeśli są to rzeczy, o których nie chcecie dzisiaj słuchać, zapraszam do następnego odcinka, który pojawi się już w przyszłą sobotę, albo do innych materiałów dostępnych na moim profilu. W międzyczasie, zróbcie dla siebie coś dobrego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Wade Wilson przyszedł na świat 20 maja 1994 roku na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Kiedy jego matka zaszła w ciąży, miała zaledwie 14 lat, wiemy, że zmagała się z wieloma chorobami psychicznymi i była uzależniona od licznych substancji psychoaktywnych. Właśnie to, a także bardzo młody wiek, sprawiły, że nie była w stanie zajmować się swoim synem. Ojciec Wejda, Steven, który na tamten moment miał 15 lat, nie radził sobie z samotnym wychowaniem niemowlaka. Ze względu na brak pracy oraz wsparcia ze strony rodziny, para podjęła decyzję o oddaniu syna do adopcji. Kilka miesięcy później został adoptowany przez znajomych jego biologicznej matki, Candy i Steve'a Wilson. Wyznali, że jako dziecko Wade był spokojny i bardzo inteligentny. Pasjonował go przede wszystkim sport, a jedną z jego ulubionych aktywności było cotygodniowe chodzenie do kościoła. Był lubiany zarówno przez rówieśników, jak i nauczycieli. Miał wielu przyjaciół i z łatwością nawiązywał nowe znajomości. Po kilku latach jego zachowanie uległo jednak drastycznej zmianie. Nie był dłużej przyjacielskim i przede wszystkim spokojnym chłopcem. W wieku 13 lat stał się bardzo agresywny, nie panował nad swoimi emocjami i często znęcał się nad młodszymi uczniami. Zaczął wierzyć, że gdzieś w okolicy mieszka kosmita, który planuje skrzywdzić jego i jego bliskich. Bał się wychodzić z domu. Całymi dniami siedział w swoim pokoju, unikając kontaktu ze znajomymi i rodziną. Każdego poranka przeszukiwał cały dom, aby mieć pewność, że nikt się w nim nie chowa. W pewnym momencie powiedział nawet swojemu ojcu, że w garażu znajduje się bomba, która została podłożona przez kosmita. Jego rodzice bardzo się o niego martwili, w związku z czym postanowili umówić go do psychologa, jednocześnie licząc na to, że stałe sesje terapeutyczne szybko mu pomogą. Wade nie chciał jednak pomocy, nie zjawił się na umówionej wizycie i ciągle powtarzał swoim rodzicom, że czuje się dobrze, nawet jeśli jego stan psychiczny pogarszał się z każdym kolejnym miesiącem. Kiedy miał 15 lat, jego rodzina zmusiła go do terapii, co byli w stanie zrobić dzięki Baker Act, czyli przymusowego leczenia psychiatrycznego. Jest to prawo panujące na Florydzie, ustanowione w 1971 roku. Pozwala na interwencję psychologów i psychiatrów, kiedy dana osoba nie chce zasięgnąć pomocy ze względu na pogorszony stan, zaburzenia lub choroby psychiczne. Spędził 72 godziny na oddziale psychiatrycznym. Wiemy, że przepisano mu leki. Lekarze doszli do wniosku, że jego agresja, a także pogorszony stan psychiczny zapewne są spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Już w wieku 13 lat uzależnił się od kokainy, wierząc, że jest to jedyna rzecz, która jest w stanie mu pomóc. Miewał wizje, które, jak wyznał, sprawiały, że myślał o odebraniu sobie życia. Nie wiedział, jak może poradzić sobie z tym, co dzieje się w jego głowie, a jego stan jedynie się pogarszał. Tuż po ukończeniu 18 lat, a dokładniej w 2012 roku, postanowił odzyskać kontakt ze swoim biologicznym ojcem, Stevenem, który na tamten moment mieszkał w mieście Lakeland na Florydzie. Wiemy, że jedynym powodem, dla którego Wade odezwał się do ojca, to chęć wyciągnięcia od niego jak największej ilości pieniędzy. Steven kochał swojego syna i, ze względu na to, że nie miał z nim kontaktu przez ostatnie 18 lat, zaczął przelewać mu pieniądze, jednocześnie licząc na to, że pomogą mu w dorosłym życiu. Dla Wade'a jednak pieniądze ojca były niewystarczające. Właśnie wtedy zaczął dopuszczać się kradzieży, co doprowadziło do licznych aresztowań i wyroków. Wiemy także, że był oskarżony o przemoc oraz napaść na tle seksualnym. Warto jednak podkreślić, że za każdym razem trafiał do więzienia na zaledwie kilka miesięcy, a kiedy wychodził na wolność, wracał do popełniania coraz poważniejszych przestępstw. Pewnym jest, że na przestrzeni kilku następnych lat był w wielu związkach, które najczęściej szybko się kończyły. Wiemy także, że w pewnym momencie jedna z jego partnerek zaszła w ciążę. Kobiety, z którymi się spotykał, wyznały później, że znęcał się nad nimi zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Każdego dnia manipulował swoimi partnerkami, po każdym akcie przemocy, powtarzając, że więcej się to nie powtórzy, co niestety było jedynie kolejnym kłamstwem. Wade nie miał zamiaru się zmieniać, i wszystko wskazywało na to, że zadawanie bólu swoim partnerkom sprawiało mu bardzo dużo radości. A przynajmniej właśnie tak wyznały w późniejszych wywiadach. W 2015 roku, kiedy miał 21 lat, poznał w klubie kobietę, z którą następnie spędził cały wieczór. Wyznała, że dobrze im się rozmawiało, a w pewnym momencie Wade zaproponował, że mogą pójść do jego samochodu, aby zapalić marihuanę. Przystała na jego propozycję. Powiedziała, że po zaledwie kilku minutach zaczął zachowywać się jak zupełnie inna osoba. Rzucił się na nią, okładając ją pięściami, następnie zaczął dusić ją za pomocą rąk, jednocześnie grożąc, że ją zamorduje, jeśli będzie się szarpać lub krzyczeć. Wiemy, że tamtego wieczoru ją wykorzystał, nagrywając napaść jej własnym telefonem. Kobieta udała się na policję następnego dnia. Sprawa szybko trafiła do sądu. Pomimo tego, że ofiara miała w swoim telefonie dowód na winę Wade'a, zdołał przekonać sędziego, że wcale jej nie wykorzystał, a w rzeczywistości kobieta zgodziła się na wszystko, co wydarzyło się tamtego wieczoru. Niestety nie otrzymał za to wyroku i w dalszym ciągu był wolnym człowiekiem. W 2018 roku w wieku 24 lat trafił po raz kolejny do więzienia. Wówczas wydarzyło się coś, co sprawiło, że znalazł się na pierwszych stronach gazet, a miało to związek z Mikeiem Williamsem. Sprawa jego zaginięcia była bardzo głośna w 2000 roku. Nie pokryłam jej jeszcze na moim podcaście, dlatego w skrócie opowiem Wam jej przebieg. W 2000 roku na Florydzie zaginął 31-letni Mike Williams. Policjanci już od samego początku przypuszczali, że najprawdopodobniej utonął w pobliskim jeziorze, po czym został zjedzony przez aligatory. W teorię tę nie wierzyła jednak rodzina Majka. Byli pewni, że ktoś stał za jego zaginięciem i przez następne kilkanaście lat robili wszystko, aby to udowodnić. Funkcjonariusze znaleźli jego szczątki w 2017 roku. Wówczas potwierdzono, że padł ofiarą morderstwa. W 2018 roku policjanci odkryli, że za jego śmiercią stała jego żona, Denise, i jej kochanek, Brian. Warto zaznaczyć, że na tamten moment Brian odsiadywał wyrok w tym samym więzieniu co Wade. Kiedy dowiedział się o zarzutach i o tym, że zostanie oskarżony o morderstwo, które popełnił 18 lat wcześniej, był wprost przerażony, a przynajmniej właśnie to powiedział później przed sądem. Bał się, że Denis zrzuci na niego całą winę, w efekcie czego już nigdy nie wyjdzie na wolność. O całej sytuacji dość szybko dowiedział się Wade. Pewnego dnia podszedł do Briana, ponieważ przypominam, byli w tym samym więzieniu i zaproponował mu, że kiedy wyjdzie na wolność, zamorduje Denis, jeśli Brian mu za to zapłaci. Mężczyzna nie przystał na jego propozycję, a kilka miesięcy później opowiedział o niej przed sądem. Właśnie w taki sposób imię i nazwisko Wade'a pojawiło się w licznych artykułach i stacjach telewizyjnych. Kiedy wyszedł z więzienia pod koniec 2018 roku, zaczął spotykać się z Kelly Matthews. Kobieta podzieliła się swoją relacją z Wade'em na swoim koncie na TikToku. Poznali się na stronie randkowej Plenty of Fish. Po kilku dniach codziennego pisania i rozmów telefonicznych, poszli na randkę. Kelly wyznała, że Wade sprawiał wrażenie czułego i kochającego mężczyzny. Mieli ze sobą wiele wspólnego i dobrze im się rozmawiało. W rzeczywistości Wade okłamywał ją od samego początku ich relacji. Zacznijmy od tego, że nie powiedział jej o swoich wyrokach i o tym, że dopiero co wyszedł z więzienia. Kolejna ważna rzecz. Nie powiedział jej nawet, że ma na imię Wade, a zamiast tego przedstawił się jej jako Steven. Po kilku miesiącach wprowadził się do jej domu na Florydzie. Wszystko szło w jak najlepszym kierunku, a przynajmniej właśnie tak na tamtym moment wydawało się Kelly. Nie miała nawet pojęcia o tym, co robi jej partner i nie zdawała sobie sprawy z tego, jaki jest naprawdę. W pewnym momencie jego fasada idealnego i kochającego mężczyzny zaczęła się rozpadać. Wade zaczął brać substancje psychoaktywne na oczach Kelly. Za każdym razem, kiedy próbowała z nim o tym rozmawiać, dochodziło pomiędzy nimi do wielogodzinnych kłótni. Wkrótce Wade zaczął grozić, że zabije jej psy, jeśli nie przestanie zadawać mu pytań. Ich związek robił się coraz bardziej toksyczny z każdym kolejnym dniem. Wade regularnie zdradzał Kelly, jednocześnie kontrolując każdy aspekt jej życia. Zabraniał jej spotykać się ze znajomymi i rodziną. Był zazdrosny o każdą osobę, która chociażby na nią spojrzała. Stosował wobec niej przemoc psychiczną, a także fizyczną, jednocześnie zapewniając ją, że się zmieni, nawet jeśli po kilku godzinach wszczynał kolejną, pełną agresję awanturę. W pewnym momencie przyjaciółka Kelly, choć z całą pewnością nią nie była, patrząc na to, co zrobiła, uciekła z Wade'em do Teksasu kilka godzin wcześniej, kradnąc z jej domu wszystkie wartościowe rzeczy. Kelly rzecz jasna udała się na policję, aby zgłosić kradzież, jednak funkcjonariusze w żadnym stopniu nie przejęli się tym, co się wydarzyło, a sprawa została zamieciona pod dywan. Wade zjawił się w domu Kelly zaledwie kilka dni później prosił ją o wybaczenie, jednocześnie powtarzając, że więcej się to nie powtórzy. Kobieta wyznała, że po tak długim czasie zdawała sobie sprawę z tego, że Wade nigdy się nie zmieni, jednak za każdym razem, kiedy słyszała jak ją przeprasza, coś w głębi duszy podpowiadało jej, że być może powinna do niego wrócić. Nie inaczej było właśnie wtedy. Pomimo tego, że znów byli razem, ich związek nie był udany, a Wade w dalszym ciągu znęcał się nad swoją partnerką niemalże każdego dnia. 18 lutego 2019 roku Kelly postanowiła przekonać Wade'a, aby poszedł na odwyk. Było to dla niej bardzo ważne i wiedziała, że ich związek nie będzie zdrowy oraz udany, jeśli Wade czegoś w sobie nie zmieni. Jego uzależnienie pogłębiało się z każdym kolejnym miesiącem. Stawał się coraz bardziej agresywny, a Kelly zaczynała obawiać się o swoje własne życie. Warto podkreślić, że w trakcie tej rozmowy jechali samochodem. Wade nie był zadowolony z tego, że Kelly chce go wysłać na odwyk. Wyznała, że w momencie, w którym tylko mu o tym powiedziała, zaczął na nią krzyczeć, po czym zatrzymał samochód na poboczu. Zanim zdążyła zrozumieć, co się dzieje, Wade zaczął dusić ją za pomocą rąk. Kiedy straciła przytomność, zaczął ją bić, pozostawiając rany, siniaki, a nawet ugryzienia na jej całym ciele. Następnie wyjął nóż z kieszeni, zrywając z niej ubrania. Położył ją na tylnym siedzeniu, związując jej ręce oraz nogi za pomocą skrawków jej własnych ubrań, po czym ją wykorzystał. Zawiązał opaskę wokół jej oczu i zakleił jej usta. Zostawił ją na tylnym siedzeniu, przykrywając ją kocem. Ukradł jej telefon, a następnie pojechał spotkać się z dealerem. Wziął od niego substancje psychoaktywne w zamian za oddanie mu telefonu Kelly. Była w bardzo poważnym stanie, co jakiś czas traciła przytomność, a na jej ciele znajdowała się ogromna ilość ran. W międzyczasie Wade pojechał do McDonalda i warto podkreślić, że Kelly nadal leżała na tylnym siedzeniu jego samochodu. Po kilku godzinach jeżdżenia po mieście, Wade zatrzymał samochód, obrócił się w stronę Kelly, zdjął jej opaskę z oczu, po czym dał jej kruczyki od auta, oświadczając, że idzie spotkać się z inną kobietą. Kelly była przerażona i straumatyzowana. Wyznała, że w tamtym momencie kompletnie nie obchodziło jej to, że Wade ma zamiar ją zdradzić. Chciała, aby trafił do więzienia i była gotowa zrobić wszystko, żeby spędził tam resztę życia. Natychmiast udała się na komisariat, zgłaszając pobicie, próbę zabicia i napaść seksualną. Pomimo tego, że pojechała do szpitala na obdukcję, gdzie stwierdzono, że padła ofiarą brutalnego pobicia i wykorzystania. Policjanci nie zrobili nic. Sprawa nie trafiła do sądu, a kiedy funkcjonariusze przesłuchali Wade'a, powiedział im, że Kelly na wszystko się zgodziła. I jak zapewne się domyślacie, natychmiast mu uwierzyli, zamykając śledztwo. Na przestrzeni kilku następnych miesięcy wchodził w wiele związków. Wiemy, że za każdym razem znęcał się nad swoimi partnerkami oraz partnerami. Jedna z jego byłych dziewczyn skontaktowała się z Kelly, aby powiedzieć jej, że Wade związał ją, wykorzystał, pobił, a następnie zostawił na parkingu przed galerią handlową. Dźgnął jednego ze swoich partnerów brzuch, a kiedy poszedł ze sprawą na policję, nikt nic nie zrobił. Mężczyzna również skontaktował się z Kelly, aby opowiedzieć jej o swoich przejściach i podzielić się z nią tym, co przeżył, będąc w związku z Wade'em. Funkcjonariusze kompletnie nie przejmowali się zgłoszeniami jego partnerek i partnerów. Za każdym razem mówił im, że zgadzali się na wszystko, a śledztwo było od razu zamykane, co jest wręcz nie do pomyślenia. W kwietniu 2019 roku, w wieku 25 lat, wszedł w związek z Melissa Montes, znaną również jako Mila. Poznali się przez wspólnego znajomego. Po kilku tygodniach postanowili razem zamieszkać. Wade znęcał się nad Milą już od samego początku ich związku. Każdego dnia stosował wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną, a wkrótce zaczął ją wykorzystywać. Pomimo tego, że Mila wielokrotnie szukała pomocy, zgłaszając na policję znęcanie i wykorzystywanie, funkcjonariusze wypuszczali Wejda na wolność jeszcze tego samego dnia. Mila czuła się uwięziona. Za każdym razem, kiedy od niego odchodziła, zjawiał się przed jej domem, wmawiając jej, że pójdzie na terapię i się zmieni. Wyznała, że wracała do niego tylko i wyłącznie dlatego, że zupełnie szczerze wierzyła w to, że przestanie się nad nią znęcać. Chciała, żeby traktował ją w czuły sposób i liczyła na to, że jeszcze kiedyś będzie z nim szczęśliwa. Niestety, zachowanie Wade'a jedynie się pogarszało i nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek spróbuje zasięgnąć pomocy specjalisty. Bliscy Mili wielokrotnie prosili ją, aby na dobre odeszła od Wade'a, jednak za każdym razem mówiła im to samo: że go kocha i że jeszcze się zmieni. W czerwcu 2019 roku pomiędzy parą doszło do kłótni, po tym jak Wade znalazł w telefonie Millie wiadomości, których treść i adresat nie są nam znane. Pewnym jest jednak, że tamtego dnia zaatakował swoją partnerkę, dusząc ją, dopóki nie straciła przytomności. Na całe szczęście zdołała od niego uciec, lecz zaledwie kilka dni później sytuacja się powtórzyła. Następnego dnia podobna sytuacja miała miejsce po raz kolejny para jechała samochodem. Wówczas Mila dostała kilka wiadomości z tego samego numeru. Wywiązała się pomiędzy nimi kłótnia. W pewnym momencie Wade rzucił się na swoją partnerkę, okładając ją pięściami, po czym zdarł z niej ubrania. Kelly była wprost przerażona. Wyznała, że w tamtym momencie obawiała się o swoje własne życie, i czuła, że tym razem Wade może ją zamordować. Wyskoczyła z samochodu, próbując znaleźć wzrokiem jakiekolwiek samochody czy też osoby, jednak znajdowali się w miejscu, w którym nikogo nie było. Zaczęła uciekać, wiedząc, że zapewne nikt jej nie pomoże. Właśnie wtedy Wade zatrzymał się na poboczu, a kiedy dogonił mile, rzucił się na nią, przewracając ją na ziemię. Następnie zaczął ją dusić, aż w pewnym momencie straciła przytomność. Wówczas poszedł do samochodu, z którego wyjął kabel. Kiedy podszedł do Mili, odzyskała przytomność, błagając, aby nie robił jej krzywdy. Związał jej ręce i nogi, po czym wsadził ją na tylne siedzenie samochodu. Wywiózł ją nad pobliskie jezioro i wrzucił na łódkę, znajdującą się przy brzegu, następnie ją wykorzystując. Mila wyznała później przed policją, że była przerażona. Nie była pewna, co zrobi Wade, nie wiedziała, czy uda się jej uciec, czy zostanie zamordowana przez swojego partnera. Myślała o swojej rodzinie i o tym, że nie zdąży się z nimi pożegnać. Czuła się bezsilna. Pomimo tak brutalnego i niewyobrażalnego ataku ich związek trwał nadal. Każdego dnia dochodziło pomiędzy nimi do wielogodzinnych kłótni, pełnych agresji i przemocy. Na tamten moment Mila bała się nawet od niego odejść, czuła, że może ją znaleźć i zamordować. Po tym jak doszło pomiędzy nimi do kolejnej kłótni w samochodzie, i tym razem Mila zdołała uciec z miejsca zdarzenia, Natychmiast udała się na policję, opowiadając o tym, co przeszła przez ostatnie tygodnie. Na całe szczęście funkcjonariusze aresztowali Wade'a. Spędził następne trzy miesiące w więzieniu, oczekując na proces. W międzyczasie każdego dnia dzwonił do Miri, prosząc ją, aby wycofała zarzuty. Niestety, zdołał ją do tego przekonać. Po trzech miesiącach Mira udała się na komisariat, wycofując zarzuty przeciwko Wade'owi. W niedzielę 6 października 2019 roku około 22.30 udał się z mirą do baru Budabar znajdującego się w mieście Fort Myers na Florydzie. Mira nie zabrała ze sobą torebki, schowała telefon i portfel do kieszeni dając Wade'owi kluczyki od swojego samochodu. Kilkanaście minut później na miejscu pojawiła się jej najlepsza przyjaciółka Amy, z którą znała się już od ponad dziesięciu lat. Była bardzo podekscytowana na to spotkanie. Dawno się nie widziały, a ponadto Amy miała nareszcie poznać Wade'a. Amy wyznała, że Wade sprawiał wrażenie czarującego i miłego mężczyzny. Warto zaznaczyć, że Mira nie podzieliła się z nią znęcaniem, jakiego doświadczyła, będąc z Wade'em. Wyznała, że dobrze się bawili, rozmawiali, tańczyli i pili drinki, a w barze nie było za dużo osób. W zasadzie był to idealny dzień na imprezowanie. Większość osób wcześniej wracała do domu, zdając sobie sprawę z tego, że na następny dzień muszą wstać do pracy. W związku z tym na parkiecie nie było tłoczno, a rozmowy nie były zakłócane przez krzyki nieznajomych. O drugiej w nocy pomiędzy parą doszło do kłótni. Wade podszedł do przyjaciółek z mężczyzną, którego poznał zaledwie pięć minut wcześniej Jasonem. Oznajmił Mili, że powinni przenieść imprezę do jego domu, z czego nie była ani trochę zadowolona. W końcu nie miała pojęcia, kim jest Jason i nie chciała spędzać u niego kilku następnych godzin. Nie wiedziała, jakie ma intencje i przecież mógł być niebezpieczny. Wade również go nie znał. Ponadto następnego dnia był poniedziałek, a Mila musiała wstać wcześnie do pracy. Nie chciała siedzieć do wczesnych godzin porannych. W zasadzie miała nadzieję na szybki powrót do domu i położenie się do łóżka. Wade i Jason wyszli na zewnątrz. W międzyczasie Amy próbowała uspokoić swoją przyjaciółkę. Powiedziała jej, że być może Wade zmieni jeszcze zdanie i postanowi wrócić z nią do domu. Kiedy jednak wyszły z baru, zobaczyły, że Wade i jego nowy znajomy Jason odjeżdżają samochodem mili. Jak zapewne się domyślacie, była niesamowicie zdenerwowana. Po pierwsze, Wade właśnie zostawił ją i Amy. A po drugie, był pijany i prowadząc pod wpływem alkoholu, mógł zrobić coś sobie albo komuś innemu. Dodatkowo wyznała, że ani trochę mu nie ufała. Zbierała pieniądze na ten samochód przez ostatnie kilka lat, a teraz Wade mógł go doszczętnie zniszczyć. W ostateczności kobiety postanowiły wrócić Uberem, na tamten moment, nie zdając sobie sprawy z tego, co wydarzy się tej nocy. W tym samym barze były także Stefani i Christine. Wiem, że póki co ta historia może wydawać się skomplikowana, ale za chwilę wszystko zacznie nabierać sensu. A więc Stefani i Christine przyjechały do baru mniej więcej w tym samym momencie co Wade i Mila. Nie były z nimi w żaden sposób powiązane, przynajmniej na tamten moment. Były najlepszymi przyjaciółkami i znały się od wielu lat. Po kilku godzinach dobrej zabawy do Stefani podszedł nieznajomy, wysoki mężczyzna. Przedstawił się imieniem Junior, pytając o jej przyjaciółkę, Christine. Wszystko wskazywało na to, że jest nią zainteresowany i chciałby poznać ją bliżej. Podeszli razem do baru. Wówczas Junior przedstawił przyjaciółkom swojego znajomego, Jasona. Zapewne Domyślacie się już, że w rzeczywistości Junior to Wade, który podszedł do dwóch nieznajomych kobiet w barze, chcąc poderwać jedną z nich. Cała czwórka, a więc Stefani, Christine, Jason i Wade podeszli do baru, po czym zamówili drinki, kontynuując rozmowę. Kilka minut przed drugą Jason i Wade zostawili Stefani i Christine przy barze. Właśnie wtedy Wade pokłócił się z milą. Kiedy wyszli na zewnątrz, zaczęli rozmawiać z dopiero co poznanymi przyjaciółkami. Wówczas Wade zaproponował, że mogą pojechać razem do Jasona, aby kontynuować imprezę i nieco lepiej się poznać. Kobiety natychmiast przystały na jego propozycję. Warto podkreślić, że to Jason prowadził, co będzie miało za chwilę duże znaczenie. Zaledwie kilkanaście minut później byli w jego domu. A kiedy weszli do środka, wpadli na jego matkę siedzącą w salonie. Ucięli z nią krótką rozmowę, po czym poszli do jego pokoju. Stephanie i Jason wyszli na zewnątrz, zostawiając Kristin i Wade'a samych w pomieszczeniu. W końcu wszystko wskazywało na to, że wiele ich łączy i się sobie podobają. Stefani wyznała później przed policją, że Christine i Wade zaczęli uprawiać seks, jednak ani trochę jej to nie przeszkadzało, ponieważ byli dorośli. Ponadto cieszyła się, że jej przyjaciółka nareszcie jest szczęśliwa, bo dopiero co wyszła z toksycznego związku. Po kilku godzinach Wade podszedł do Christine i Stefani, mówiąc im, że Jason chce, żeby wyszli z jego domu. Stefani powiedziała funkcjonariuszom, że dopiero w tamtym momencie zdały sobie sprawę z tego, że mężczyźni w ogóle się nie znają. Były pewne, że są przyjaciółmi, jednak wówczas uświadomiły sobie, że poznali się zaledwie kilka godzin wcześniej. Sposób, w jaki Jason wyprosił ich ze swojego domu, wskazywał na to, że Wade wcale nie jest jego przyjacielem, czy nawet znajomym. Wiemy, że właśnie wtedy, około 5 rano. Wade, Christine i Stephanie postanowili pojechać do domu Christine. Od jakiegoś czasu mieszkała sama, w związku z czym wiedzieli, że nikt nie będzie przeszkadzać im w dalszym imprezowaniu. Kiedy wsiedli do samochodu, kobiety uświadomiły sobie, że auto z całą pewnością nie należy do Jasona. W końcu na pewno nie zgodziłby się, aby na dobrą sprawę obcy mężczyzna go zabrał. Wade nie miał jednak pojęcia, jak prowadzić samochód Mili. Mila wyznała, że obudziła się dość wcześnie. Bolała ją głowa i dopiero wtedy uświadomiła sobie, że kilka godzin wcześniej Wade ukradł jej samochód, odjeżdżając nim z nieznajomym mężczyzną. Miała dość. Powiedziała później, że z całych sił starała się ratować ich związek, ale wówczas zdała sobie sprawę z tego, że nie ma to dłużej sensu. Kiedy spojrzała na wyświetlacz swojego telefonu, zauważyła, że ma kilkanaście nieodebranych połączeń od nieznanego numeru. Pomyślała, że być może dzwonił do niej ktoś z pracy, w związku z czym natychmiast oddzwoniła. Osobą po drugiej stronie słuchawki nie był jednak jej współpracownik ani klient, a jej chłopak, Wade. Poprosiła go, aby oddał jej kruczyki od samochodu i zapytała, gdzie jest. Wówczas zaczął ją obrażać, obrzucając wezwiskami. Zaledwie kilka sekund później zmienił ton, mówiąc jej, że ją kocha, następnie znów zaczął ją wyzywać, grożąc, że ją zamorduje. Mira wyznała później przed policją, że zachowanie Wade'a było bardzo dziwne i niepokojące. Postanowiła jednak zachować spokój. Poprosiła, aby przyjechał do spa, które prowadzi, aby mogła wziąć od niego kluczyki, na co Wade natychmiast się zgodził. Amy odwiozła ją na miejsce około 9.30. Gdy dotarły na parking znajdujący się przed spa, Mira wysiadła z auta i podeszła do samochodu, w którym siedział Wade. Był to czarny Nissan i zdecydowanie nie był jej samochodem. Poprosiła więc Wade'a, żeby dał jej kruczyki, licząc na to, że prędzej czy później znajdzie swoje auto w jednej z dzielnic. Wówczas kazał jej wejść do środka, na co się nie zgodziła. Zaczął ciągnąć ją za sukienkę, chcąc wciągnąć ją do samochodu przez okno od strony pasażera. Na całe szczęście była w stanie się uwolnić. Właśnie w tamtym momencie Wade wysiadł z auta, które pragnę zaznaczyć nie było zaparkowane, w związku z czym zaczęło toczyć się w ich stronę, po czym rzucił się na mile, przewracając ją na ziemię. Samochód prawie w nich wjechał, a kiedy Wade zdał sobie z tego sprawę, podbiegł do auta i zaciągnął hamulec ręczny, co dało mili szansę na ucieczkę. Zaczęła biec w stronę swojego spa. W międzyczasie Amy rozmawiała już z dyspozytorem numeru alarmowego, zgłaszając napaść. Nagle Wade podszedł do jej samochodu, grożąc, że ją zamorduje, jeśli nie wysiądzie z auta. Jego uwaga została jednak odwrócona, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że Mila ucieka. Dogonił ją, chcąc wciągnąć ją do budynku. Mira wyznała, że gdyby mu się to udało, zapewne by ją zamordował, a przynajmniej właśnie takie miała przeczucia. Wiedziała, że nie może się poddać. Trzymała się barierki schodów, błagając Wade'a, żeby zostawił ją w spokoju, jednak nic do niego nie docierało. Powiedziała, że w tamtym momencie chciała jedynie odwrócić jego uwagę od dalszego ataku. Wade nie miał zamiaru przestać, zaczął dusić Mile co jakiś czas uderzając ją w twarz. W pewnym momencie usłyszeli syreny policyjne zbliżające się do spa. Właśnie wtedy Wade uderzył Mile prosto w nos, co doprowadziło do jego złamania. Była pokryta krwią i śniakami, a jej stan był coraz poważniejszy. Wyznała, że syreny policyjne na chwilę odwróciły jego uwagę. Wydostała się z jego uścisku i zaczęła biec w stronę najbliższego sklepu. Właściciel otworzył jej drzwi, a kiedy wbiegła do środka, natychmiast zamknął je na zamek. Kiedy policja dotarła na miejsce, Wejda nigdzie nie było. Uciekł. Atak ten trwał zaledwie kilka minut, jednak obrażenia, jakie odniosła, były bardzo poważne. Została przewieziona do szpitala. Następnie policja przesłuchała ją i Amy. Funkcjonariusze wpadli na pomysł, aby zwabić Wade'a do jednej z restauracji, a następnie go aresztować. Mila zadzwoniła do niego zaledwie godzinę po ataku, proponując spotkanie. Co ciekawe, natychmiast zgodził się z nią zobaczyć, jakby kompletnie zapomniał o tym, co dopiero się wydarzyło. Kiedy przyjechał w umówione miejsce, czekały na niego dwa radiowozy. Jeden z policjantów podszedł do jego samochodu, zapewniając go, że nic mu nie grozi, co powiedział, aby go nie wystraszyć. Po kilku minutach rozmowy, której zapis jest dostępny na YouTube, funkcjonariusz obrócił się, żeby wezwać wsparcia. Właśnie w tamtym momencie Wade odjechał spod restauracji, uciekając po raz kolejny. Kilkanaście minut później zjawił się w pobliskiej drukarni. Pracownicy wyznali, że za wszelką cenę starali się na niego nie patrzeć i nie nawiązywać z nim konwersacji. W zasadzie byli przerażeni i liczyli na to, że czym prędzej stamtąd wyjdzie. Wszystko przez to, że nie miał na sobie koszulki, a na jego torsie znajdowała się ogromna ilość świeżej krwi. Był poobijany, na jego twarzy i szyi znajdowały się siniaki, i wszystko wskazywało na to, że niedawno stracił kilka zębów, co jak założyli, zapewne nastąpiło w wyniku jakiejś bójki. Po kilku minutach stania w drukarni podszedł do jej właściciela i jednocześnie swojego znajomego, Joshua. Rzecz jasna mężczyzna natychmiast zapytał się go o to, co mu się stało. Wade opowiedział mu przebieg ostatniego wieczoru, prosząc o pieniądze na ucieczkę z miasta. Wyznał, że był w barze z Milą i Amy, poznał tam Jasona, po czym ukradł samochód swojej dziewczyny, odjeżdżając nim z dopiero co poznanym mężczyzną i dwiema nieznajomymi kobietami. Dodał także dwa bardzo ważne szczegóły, a mianowicie, tamtej nocy zamordował dwie kobiety, a kilka godzin później usiłował zamordować swoją partnerkę. Joshua wyznał później przed policją, że był przerażony wyznaniem Wade'a, i jedyne, o czym wówczas myślał, to aby czym prędzej zadzwonić pod numer alarmowy i zgłosić, że jego znajomy zamordował dwie kobiety. Powiedział także, że był nieco zdziwiony, kiedy Wade zaczął dzielić się z nim wszystkim, co się wydarzyło. Nie byli ze sobą blisko, a w zasadzie widzieli się zaledwie kilka razy. Rzecz jasna, nie było opcji, żeby pomógł mu uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Powiedział mu, że idzie zapalić i zaraz wróci. W rzeczywistości zadzwonił pod numer alarmowy. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, dowiedzieli się, że Wade znowu uciekł. Tym razem jednak samochód, którym przyjechał do drukarni, był zaparkowany przed wejściem. Dodatkowo zauważyli, że wcale nie było to auto Miri, był to czarny Nissan. Wiedzieli także, że nie należy ono do Wade'a. Wówczas jeden z policjantów zajrzał do środka. Wszędzie znajdowała się krew: na siedzeniach, tapicerce i kierownice. Kilkanaście minut później funkcjonariusze zadzwonili do Stefani, jednej z kobiet, którą Wade poznał dzień wcześniej w barze. Poinformowali ją o tym, że czarny Nissan zarejestrowany na jej przyjaciółkę został znaleziony na parkingu przed drukarnią, jednak nie są w stanie się do niej dodzwonić. Dodatkowo zapytali ją o minioną noc, podejrzewając, że Wade mógł skrzywdzić Christine. Wówczas opowiedziała im o tym, co się wydarzyło, a na podstawie jej zeznań policjanci byli w stanie odtworzyć prawdopodobną oś czasu. Wiemy już, że Wade i Mira przyjechali do baru o 22.30. Kilkanaście minut później pojawiła się w nim Amy. Następnie Wade poznał Jasona, Stephanie i Christine, po czym pojechali do domu Jasona. Kiedy ich wyprosił, postanowili udać się do mieszkania Christine, jednak Wade nie potrafił prowadzić samochodu swojej dziewczyny Mili, w związku z czym zamówili Ubera. Stefanie wyznała, że spędziła w domu Christine zaledwie 15 minut. Chciała wrócić do domu i to wcale nie dlatego, że źle się bawiła, a ponieważ musiała rano zawieźć swojego syna do szkoły, w związku z czym chciała zasnąć na chociażby 3 godzina. Zanim wyszła, podeszła do swojej przyjaciółki, aby upewnić się, że dobrze się czuje i nie ma problemu z tym, żeby zostawiła ją sam na sam z Wade'em, Dup, jak wtedy myślały, juniorem, ponieważ takim się przedstawił. Christine przytuliła ją na pożegnanie i powiedziała, że zadzwoni do niej, kiedy wstanie. Stefani wyznała, że gdyby Christine nie czuła się komfortowo oraz bezpiecznie w towarzystwie Wade'a, z całą pewnością nie pozwoliłaby jej wyjść. Funkcjonariusze postanowili przeszukać samochód Christine, jednocześnie obawiając się, że mogą znaleźć w nim jej ciało. Zamiast tego znajdował się w nim telefon. Nie należał on jednak do Wade'a, Christine czy Stephanie. Kilkanaście minut później policjanci zaangażowani w poszukiwania Wade'a udali się do pobliskiego, zalesionego terenu. Zakładali, że najprawdopodobniej uciekł spod drukarni, w związku z czym byli pewni, że znajduje się gdzieś blisko. Niestety nie znaleźli tam Wade'a, a zamiast tego ciało młodej kobiety. Miała siniaki i rany na całym ciele, a także złamane żebra, palce i obojczyk. Nazywała się Diane Ruiz i to właśnie do niej należał telefon znaleziony w skradzionym przez Wade'a samochodzie. Została przez niego zamordowana zaledwie kilka godzin wcześniej. W międzyczasie Wade zadzwonił do swojego ojca, Stevena, informując go o tym, co zrobił. Jednocześnie poprosił go o pomoc w ucieczce z miasta. Jego ojciec nawet przez chwilę nie uwierzył, że zamordował dwie osoby. Pomyślał, że zapewne jest pod wpływem substancji psychoaktywnych. Wade zadzwonił do niego jeszcze kilka razy, aż w pewnym momencie zaczął opowiadać mu o morderstwach ze szczegółami. Wyznał, że kiedy był w domu Christine, spędzili razem zaledwie kilkadziesiąt minut, po czym kobieta zasnęła. Właśnie wtedy na niej usiadł i zaczął dusić ją za pomocą rąk, co doprowadziło do jej śmierci. Spędził w jej domu jeszcze kilka godzin, kiedy nagle zdał sobie sprawę z tego, że powinien pozbyć się jej ciała. Zawinął je w dywan, a jego początkowym planem było to, że umieści je w bagażniku jej własnego samochodu. Jednak, jak powiedział swojemu ojcu, nie był w stanie jej podnieść, w związku z czym zostawił jej ciało w mieszkaniu, a następnie ukradł jej auto. Jego ojciec wielokrotnie pytał się go o to, z jakiego powodu to zrobił. Za każdym razem odpowiadał, że nie wie, i jak określił, zwyczajnie miał na to ochotę. Wyznał, że po tym jak usiłował zamordować Milę, a więc około dziesiątej, zauważył na ulicy nieznajomą kobietę, po czym zapytał ją o drogę. Była to Dajan. W jakiś sposób zmusił ją do tego, aby wsiadła do jego samochodu, gdzie następnie zaczął ją dusić. Kiedy wyciągnął ją z auta i zauważył, że nadal żyje, położył ją na drodze, po czym ją przejechał. Gdy miał pewność, że nie żyje, umieścił jej ciało w samochodzie i wywiózł je do rasu, gdzie zostało później znalezione przez policję. Jego ojciec powiedział później policji, że kiedy Wade opowiadał mu o zbrodniach, które popełnił, zdawał się być bardzo podekscytowany i jednocześnie dumny z tego, co zrobił. Steven poprosił go, żeby podał mu swój adres, a wówczas zamówił dla niego Ubera. Kilkanaście minut później Wade został aresztowany przez policję i zabrany na komisariat w celu dalszego przesłuchania. Obiecał, że powie policji, co zrobił, tylko jeśli przyniosą mu ciepłego burgera i frytki. Rzecz jasna, spełnili jego żądanie, ponieważ na tamten moment najważniejsze było dowiedzenie się o atakach i wsadzenie go do więzienia na resztę życia. Opowiedział funkcjonariuszom o wszystkim, co wydarzyło się minionej nocy. Wszystko wskazywało na to, że popełnione przez niego morderstwa nie mają motywu, a przynajmniej właśnie to powiedział policjantom. Kilka godzin później policjanci znaleźli ciało Christine w jej mieszkaniu. Na jej ciele znajdowało się wiele ran świadczących o samoobronie. W październiku 2020 roku Wade planował uciec z więzienia, co na całe szczęście nie udało się dzięki jednemu z jego współwięźniów, który poinformował o jego pomyśle strażników. Wiemy, że jeszcze przed zapadnięciem wyroku udzielał wielu wywiadów, przez cały czas zmieniając wersję zdarzeń. Raz mówił, że kiedy wyszedł z domu, Christine w dalszym ciągu żyła, a w innym wywiadzie powiedział, że to Diane poprosiła go o podwiezienie. Twierdził, że wysadził ją na przystanku autobusowym, w związku z czym nie był w stanie jej zamordować. Pragnę jednak przypomnieć, że tuż po aresztowaniu przyznał się do winy przed policją. W kwietniu 2023 roku został przyłapany na sprzedawaniu substancji psychoaktywnych w więzieniu. W pewnym momencie jeden z jego współwięźniów poprosił go o pomoc w zamordowaniu matki jego dziecka. Wade zgłosił to do strażników, tłumacząc, że nie byłby w stanie mu pomóc, ponieważ nie zna tej kobiety i ze względu na to, że jest człowiekiem. Nie zasługuje na to, aby umrzeć, co jest dość ironiczne, biorąc pod uwagę to, że nie myślał tak pięć lat wcześniej, z zimną krwią zabijając dwie kobiety. Wiemy, że w oczekiwaniu na proces zrobił sobie w więzieniu wiele tatuaży na twarzy, za które teraz jest wręcz podziwiany na TikToku, ale do tego aspektu przejdziemy jeszcze za chwilę. Warto jednak skupić się na tym, że zrobione przez niego tatuaże są rasistowskie i nazistowskie, a kiedy jego prawnik zobaczył je po raz pierwszy na rozprawie w czerwcu 2024 roku, był zdegustowany i obrzydzony postawą swojego klienta. Proces w sprawie jego oskarżenia rozpoczął się w czerwcu 2024 roku. W sądzie pojawił się najmłodszy sen Dajan. 19-letni Zain. Wyznał, że stracił ojca w wieku 11 lat, a jego matka została brutalnie zamordowana, kiedy miał 14 lat. Powiedział, że była najwspanialszą kobietą, jaką poznał i nie mogła się doczekać, aż pójdzie na studia, po czym założy rodzinę. Wspierała go w jego marzeniach i dbała o niego, odkąd tylko przyszedł na świat. To ona pomogła mu pogodzić się ze śmiercią ojca. To ona była przy nim w każdym ważnym momencie jego życia, a teraz została mu odebrana przez bezwzględnego morderca. Wina Wejda nie podlegała żadnym wątpliwościom. Został skazany na karę śmierci i obecnie oczekuje na jej wykonanie w areszcie. Zanim jeszcze zakończę ten odcinek, warto wspomnieć o kolejnej rzeczy, jaka wiąże się z tą sprawą. Jestem pewna, że nieraz widzieliście na TikToku filmiki opowiadające o Wade'ie. Niestety powód, dla którego sprawa ta jest tak bardzo znana, to nie fakt, że ludzie chcieli zwrócić uwagę na jej ofiary, Christine i Diane, a także partnerki i partnerów, nad którymi Wade znęcał się każdego dnia. Wiele osób usprawiedliwia popełnione przez niego zbrodnie tylko i wyłącznie dlatego, że im się podoba, a także ze względu na tatuaże, które znajdują się na jego twarzy. I, tak jak wspomniałam wcześniej, są one po prostu obrzydliwe. Niektóre osoby porównują go do Jokera albo Deadpoola, stawiając filmiki z rozprawy sądowej na TikToka z takimi podpisami jak Wypuśćcie go z więzienia Uratujcie Wade'a Wilsona Albo uratujcie mojego tatusia Wade'a. Tworzone są z nim także Edity do piosenek, które pojawiły się w firmie Legion Samobójców, gdzie jednym z głównych bohaterów był Joker. Jakby tego było mało, niektóre osoby tworzą również Edity z nim i jednym z jego prawników, blond-włosom kobietą porównując ich do Jokera i Harley Quinn. Rzecz jasna, większość komentarzy pod tego typu postami pochodzi od osób, które próbują uświadamiać innych, że podziwianie osoby, jaką jest Wade Wilson, nie jest normalne. Zdarzają się również takie, które pokazują uwierpienie w stronę przerażającego mężczyznę. Jeden z komentarzy pod ogłoszeniem wyroku to, i tutaj cytat, Przystojny mężczyzna musi żyć. A także takie jak. Po prostu go uwielbiam. Uratujcie Wade'a. Musimy się za niego modlić. Jest niewinny. Oraz bądź silny, bracie. Wszystko jest ci wybaczone. Wiele osób ma teorię, że Wade został wrobiony i w rzeczywistości nie popełnił morderstw, za które został oskarżony. Tak, brzmi to niewyobrażalnie i możecie zastanawiać się, skąd te osoby wpadły na taki pomysł. Cóż... Wzięło się to z wielu wywiadów, których udzielił, zaprzeczając, że miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Christine i Diane. Wiemy również, że każdego dnia otrzymuje setki listów od osób, które go podziwiają. Rodziny ofiar Wade'a udzieliły masy wywiadów, wypowiadając się o Christine i Diane, które były ich przyjaciółkami, matkami i siostrami. Wyrazili także swoje obrzydzenie obecną sytuacją, w której czyny Wade'a Wilsona są usprawiedliwiane tylko i wyłącznie ze względu na to, jak wygląda. Christine i Diane miały przed sobą jeszcze całe życie, a zostało im przedwcześnie odebrane przez brutalnego i bezwzględnego morderca. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Standardowo słyszymy się już w przyszłą sobotę o godzinie 14, a w międzyczasie życzę Wam spokojnego tygodnia i miłego dnia lub wieczoru. Mua.